5 sierpień 2012 rok, Marcinków, Skowronia Góra i hodowla bydła rasy francuskiej. Właścicielem tego statka jest pan Jacek, który mieszka w Marcinkowie, w pobliżu ruin kościoła świętego Marcina. Piękne widoki, masyw śnieżnika. I mili państwo, tatuś z synkami, tak, który właśnie zwiedza te tereny. My zrobimy zdjęcie fotografowi. Tak, chłopcy są ciekawi świata. Tato im wszystko opowiada, pokazuje im właśnie te piękne nasze tereny. Dzięki pańskiej uprzejmości wiele się dowiedzieliśmy. No troszeczkę, bo tam coś niecoś wiem na ten temat, ale i mi się bardzo przyjemnie rozmawiało z panem i z pańskimi bardzo fajnymi chłopcami. Widzę, że są bardzo ciekawi i też się uczą fotografować. Tato ich wszystkiego uczy. I tak trzymać. Chłopcy, pomachać trochę. No fajnie. A teraz przesuniemy kamerkę na Kotlinę Kłodzką, w kierunku Kłodzka. No zamgliło się trochę. Moja kamera tu daleko. Ale widoki piękne. Zawsze mam szczęście, jak tu przyjadę, że jest wiatr. Dzisiaj jest i tak dużo mniejszy. No ale fajnie. No pokazuję tutaj wszystko wkoło, co jest tylko możliwe i co jest widoczne. Tam w dali przesuwam kamerę. Czarna Góra i maszt przekaźnika na Czarnej Górze. Czarna Góra tak samo należy do masywu śnieżnika. Jest to jeden z największych szczytów w tym paśmie. I jeszcze raz chcę pokazać to ciekawe bydło. To jest bydło rasy mięsnej pochodzące z południowej Francji. Zapomniałem, jak się nazywa, ale dopiszę w informacjach. No ciekawe. Ono się potrafi wypasać nawet w czasie zimy, jeśli tylko jest trawa widoczna. Oczywiście ma schronienie, jest dokarmiane, wchodzą do takich stajenek, ale widziałem w zimie, że lubią przebywać na śniegu, na gołym śniegu sobie leżą i całkiem dobrze się czują. Oho, jakiś młodzieniec tutaj zatęsknił za czymś, beczy. Cała rodzinka. Takie wielka. Patrzcie na tego? No, jak się patrzy tutaj. Jak jakiś mały. I na kierunku Kłodzka, trzymając kamerę, kończę filmować.